Reyes budzi się w podziemnej izbie zatrzymań i jest mocno wstrząśnięta niezwykle niepokojącym spotkaniem, które jeszcze kilka godzin wcześniej wyobrażała sobie jedynie w snach. Jej siostra Helen wciąż żyje, ale nie wydaje się być tą samą osobą, którą Reyes kiedyś znała. Szukając wyjścia z labiryntu pomieszczeń i korytarzy, agentka Reyes nawiązuje, spotyka... Ciekawe, trochę coś to zdanie niekoniecznie jest ok. Agentka Reyes nawiązuje, spotyka tajemniczą lekarkę, która zdaje się sprawować kontrolę nad całym obszarem. Sprawia wrażenie obłąkanej, ale Reyes nie pozostaje nic innego, jak tylko współpracować z nieznajomą w celu naprawy wewnętrznego systemu wentylacyjnego. To jedyna nadzieja na ucieczkę. Witam wszystkich bardzo serdecznie z strony Sebastian, a my nadal ciśniemy w, jak sami widzicie, w Daimary 1994 Sand Castle. Zobaczmy, z czym mamy do czynienia. O co chodzi z tym wyjściem do podziemi? Znaczy podziemi. No, idziemy do części technicznej, by uruchomić system wentylacyjny. Z tego co było mówione, musimy zejść oczywiście niżej. Teraz pytanie, w którym kierunku musimy zmierzać? Nie było mnie kilka dni, troszkę się pogubiłem. No more pills. Nie chcesz tabletek więcej? No i tak to wygląda, się tabletek nie bierze. Nie, no żartuję oczywiście. Dobrze, idźmy, zobaczmy, co mamy, z czym mamy do czynienia. Idźmy. Czy mówię? Nieistotne. Tu chyba wszystko, co? Tylko przebiegniemy na szybko. Nic tu więcej nie widać, więcej much. Tu jest jakieś przejście. Już nie pamiętam, z której strony myśmy tutaj dotarli. Jeżeli się będziemy wracali, to przepraszam. I chyba się wracamy, co? No to okej, okay. No to lecimy w tym kierunku. W porządku. Dobrze, to kontynuujemy. Mam nadzieję, już w dobrym kierunku. Jest tu wyjście jakieś? Oddychaj, tak. Tu są drzwi. Okej. Okay. Kolejny, nie? Potrzebuję więcej amunicji, panowie. I panie. Bo nie wiem, z kim mamy do czynienia, na dobrą sprawę. We at U.S. Progress have lived through incredible times. We had a dream. The Abyss Scan Program. I was responsible for one of the most innovative research projects in history. Until you people turned up. We refused to do your dirty work. To sacrifice human lives. To transfer matter at any cost. So many innocent souls. So much unimaginable pain. We refused to cooperate, and they locked us up. But they paid for it. A seismic shockwave, and then those beings arrived. By the way, have you noticed those electrical devices scattered around? They're for isolating electromagnetic fields. It's the only way to keep them at bay. Oh. Sorry, where was I? The Abyss Scan Program. Never heard of it. One thing at a time. Czy to jest dalsza droga, bo mi wygląda na ubikację? Ubikacja, nie? Kibelek. Jest tu ktoś? Ktoś bierze prysznic. Okej. Okay. Dobrze, tu jest dalsze przejście. Jeszcze wrócimy się do tamtego pomieszczenia, czy czegoś nie przegapiliśmy, bo póki co tylko sprawdziłem jedną część. To niby są drzwi, których kobieta się śmieje, że nam otworzy. Może nam otworzy, żeby nas on wypuścić, zobaczymy. Jeżeli nie, to sami sobie je otworzymy, nie? Mamy amunicję, także sobie pomożemy amunicją. Tutaj jest pozamykane, tu już nic więcej nie ma. Tutaj nic.
Dobrze. Wybacz, stary. Mogę tę broń sobie zabrać? Nie mogę, nie? Szkoda. Szkoda, bo wyglądał spoko. Lepiej niż nasza. Miałem sprawdzić te skórki. Kurczę, zapomniałem. To w kolejnym odcinku zobaczę, czy da się tę broń podmienić. Mam się znaleźć w jednym momencie inną broń, czy skórkę do broni. Zobaczyć ten później na spokojnie. Nie zaglądamy do WC, bo to zazwyczaj się ciężko kończy. Macie nieszczelność, ludzie. Macie nieszczelność. Okej. Tu coś. O, frost grip, świetnie, przyda się. Tak, my w ogóle stoimy za pasami. 3 frost gripy, 3 apteczki, ok. I mała ilość amunicji. W porządku. Nie tak bardzo w porządku, bo wolałbym inne. O, o. Cześć. Stary, czy ja tam przejdę? Cześć. Tak, tu nie... O, jakie cwane, ale tu przejścia nie ma, nie? Już myślałem, że będzie przejście od tyłu. No to nic z tego. I co my tutaj mamy? Gra się zapisała, czyli jest szansa, że tu zginiemy za chwilę. Okej. Okay. No myślę, że płomienie nas pochlastają, nie? Aha, oczywiście skleroza nie boli. Też mamy do tego odpowiednie narzędzie, nie? Sebastian zdążył zapomnieć. Okej. Okay. Ładnie. Dziękuję. Nie ma co spieszyć, niech sobie Frozgi spokojnie regeneruje. A da się tak? No, po części się da. To jest spoko. Tyk. Dziękuję. Ale się przysmażyło, chłopie. Wybacz. Czekajcie. Prawie trafiliśmy, nie? No. O. Świetnie. Co ci się stało? Za dużo na słońcu. No, za dużo na słońcu. Wiem, że fajna pogoda, ale nie można się tak dużo, długo opalać. Dobra, idziemy dalej. No nie. Nie. I w pierwszej kolejności, bo ty jesteś nieśmiertelny, nie? Cyk. Kto ci pozwolił wstawać? Tu jest twoje miejsce. No, ja nie wiem. Kto mu pozwolił? Ja cię kręcę. Dobrze. Powoli sobie przypominam, o co tu chodziło. Nie zdążycie, nie zdążycie. Jestem na was przygotowany. Bum. Gdzie ta kulka? Znikła. Dobrze, nie spieszmy się, niech sobie rozgryw spokojnie zregeneruje. A nie mam czasu, jak herbatę napić. Czemu mi się latarka, a nie świeci? Ona się tak słabo świeci, że mi się czasem wydaje, że się nie świeci. Taka technologia, nie? A latarki nie potrafią mieć jakiś normalny. Okej. Też na słońcu za długo? A wiecie, opalanie szkodzi. Chcesz trochę lodu? Nie, za późno, nie?
Nie ma co spieszyć. Aha, tu jesteśmy z drugiej strony tego naszego chłopaka, który się mocno opalił. Cześć, stary, ale mogę coś tu mi zrzucić tak przez ramię, nie? Ej. Nasłuchujmy, czy czasem się nie pojawiają te pseudostwory. W sumie nie pseudostwory, bo to są stwory. Pałąki. Zwał jak zwał. Cześć. Żuchwy ci brakuje, stary. O, zapis. Świetnie. A! Zdążyłem! Nie zdążyłem! I stoi jak nie powiem. Pyk. Nie stój więcej za rogu, bo tak się nie robi. Nie jest ładne straszyć ludzi za rogu. Dobrze, zrobimy sobie zapis. I na to wygląda, że... Okej. Okay. Pocieszające, nie? Że musimy zejść troszkę niżej. Zapiszmy. Jesteśmy w... Okej, okay, to nadal jest izba wyczeźwień. Okej, okay, niech będzie. No dobrze, no to trzymajcie kciuki. Kamera powinna być troszkę niżej. Troszeczkę niżej. Okej. Okay. Kolega z grupy? Jakiś dziwny strój masz, my takiego nie nosimy. Okej. Okay. Jest oświetlenie, to jest dobrze. O, coś tutaj mamy ciekawego. O, amunicję, pięknie. Do strzelby? W końcu. Ile mamy? No okej. Okay. Strzelby postaramy sobie zachować, bo ona jest spoko na... tych większych przeciwników. No i znowu, kamerka troszkę niżej, panowie, kamerka niżej. Mam nadzieję, że będzie jakiś skrót na końcu i nie będziemy musieli biec tego wszystkiego z powrotem. Okej, okay, już się wystraszyłem. Koncentrat. Co to jest? Cement? A, istotne. Nie trafiłem. Ach, nie trafiłem! Już do ciebie idę. Poczekaj z tym. Dziękuję. Dziękuję za współpracę. Nie będę doładował Frost Gripa, sobie poczekam, aż sobie spokojnie zregeneruję. Bo za dużo ich nie mamy, a mogą się przydać. Póki co jest spoko, ale właśnie zdrowia mało. Powiem mało. Tyk. Okej. Okay. Mamy, nie potrzebujemy kolejny. Okej, okay. Zasówka. Kurek. Parę manometrów. Okej. Okay. Po co te odgałęzienia bez niczego, nie? Do spuszczania w sumie, co? Jeśli do spuszczania, to po co manometr z tej strony? A, nieistotne. Okej. No i już się zregenerowało, nie? Po co marnować to z gripa?
Ładnie, patrzcie, dorobili nawet przekładnie, są pedały, gaz, amulet chyba, co? Nie ma sprzęgła? Automat? Oko. Chyba to jest tylko przód i tył, nie mam pojęcia. Nigdy nie jeździłem widlakiem na dobrą sprawę. Aś mnie wystraszył! Przepraszam za ten moment paniki, ale... Aż mnie ciarki przeszły po całym organizmie. Zapomniałem, że w tej grze nie wolno biegać za szybko. Znaczy za długo, o, w ten sposób. Okej, okay, mamy windę. A czy tutaj coś ciekawego, skitranego gdzieś? Nie, 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 nic. Zielony kolor mi się podoba. Okej, okay, jedziemy. Nie czerwony, zielony lepszy. Okej. Okay. Okej. Okay. Każde drzwi to jest moment, czy coś wyskoczy, czy nie. Halo? Użyj systemu konsoli, aby usunąć gaz z czegoś tam. Okej. Okay. Troszkę za szybko. Tu widzimy, mamy konsolę, zaraz do niej podejdziemy. Tu też mamy konsolę. Też do niej zaraz podejdziemy. Robimy przebieżkę, czy nie ma czegoś schowanego, a przydatnego. Tu jest kolejna. Okej, okay, czyli mamy 3 albo 4 w zasadzie konsole poboczne. Coś na środku. No to zacznijmy od środka. No to o co kaman? 4 wentylatorownie, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Czy tu coś możemy robić? Nie, mamy tylko resetuj. Kwestia jest, że musimy je chyba pewnie w kolejności otworzyć, co? Myśmy przyszli chyba od lewej góry, bo nie było... Nie, była ubikacja. My się przyszli tutaj z dołu, czyli z prawego dolnego rogu. Czyli jedynka naprzeciwko, okej. Okay. Chyba dobrze, myślę. Tylko sobie zerknę, czy to faktycznie jest to miejsce. Tak, bo tu kibelka nie ma, nie? Świetnie. Czyli jeszcze raz. Nie, to jednak źle przyszli, bo przyszliśmy od góry. Czyli... Już się gubię, nie? Naprzeciwko... To jest numer 1, tak. Mam taką nadzieję przynajmniej. To jest numer 2. Jeśli o to w ogóle chodzi. To jest numer 3, a tam jest numer 3, na pewno. Tak, trójka jest po prawej stronie, idąc koniec z wskazówkami zegarka, ok. Czyli trójka i czwórka po przeciwnej stronie. Powinno być spoko. Chyba, że gra ma inny pomysł na to. Co? Ja niby dlaczego? Okej, okay. Szukamy wejścia z kibelkiem. A to ciekawe. Czekajcie jeszcze raz. Tu nie ma WC-tu. Tu jest winda, którą przyjechaliśmy. Tu jest wyjście numer pseudo 8. Oczywiście closed. To pokaż się, coś zrobiłem źle. Tyk, 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 tyk. Aha, bo ja nie... Chyba już wiem, co zrobiłem źle. Chyba. Czekajcie, na szybko. Raz. Dwa. No i to powinno być trzecie. A tamto czwarte, nie?
Tak, ja to zrobiłem wcześniej. Jak to zła kolejność? Przecież jest idealna kolejność. Raz, dwa, trzy, cztery. Pokażcie mi jedną rzecz, jeżeli... To jest 4. Czy jak to kliknę, które się pojawi? Pierwszy. Nie, resetuj mi to. Resetowało? Resetowało, okej. Okay. Przecież to nie może być inaczej. To musi być w ten sposób. Ostatni raz robię to w ten sposób, chociaż to kurczę powinno moim zdaniem zadziałać. Chyba, że weźmiemy pod uwagę troszkę inaczej te wszystkie. Dobra, okej, okay. Przepraszam. Przepraszam. W prawym dolnym rogu ten znaczek, no to nie jest ubikacja, tylko to jest winda, nie? Nie wiem, dlaczego sobie windę obzdurałem, znaczy ubikację obzdurałem. Także sytuacja jest zgoła inna, nie? Czyli tak. Tu jest jeden. Tam jest dwa. Tu jest trzy. I tamten to jest czwarty. Skąd ja tam wziąłem WC? Nie mam pojęcia. Jest kurczę, chyba wcześniej, ale to jest zaspany jestem. Pyk. Okay. Hey, doctor, can you hear me? Ventilation system has started working again. Incredible! You saved us! You can't be Hades. Cut the crap, you owe me an explanation. You've earned our trust, dear. Join us. We have much to discuss. Wróć do doktora. No to wrócimy do doktorka. Okej, okay, tu przejścia nie ma. No tak, szkoda. Myślałem, że będzie skrót jakiś fajny. Chociaż tam się otwarły jedne drzwi, to może to się będzie łatwiej z powrotem. Ale kurczę, nadal się zastanawiam, skąd ja tam wziąłem WC. Przecież nawet tu byłem zobaczyć, nie? A, dobrze, już może nie wnikajmy. Ośmiejmy się z tego. Stoisz tu, kolego? Nie, no teraz się nie ma, jak jestem przygotowany. A tu? Też nie. Ale tu możesz być, nie? Jest szansa, że stoisz za rogiem. Za drzwiami? Nie? Nie? Okej, okay, to dobrze. Przyda się amunicja, szczególnie do shotguna. No dobrze, no to idziemy do pani doktor. Czy my znamy to przejście? Chyba tak, co? Okej, jesteśmy w tym głównym pomieszczeniu, co wtedy? Nie mogłaś tam tego otworzyć wcześniej, musieliśmy dookoła biec. Co za uparty doktor, nie? Doktorka. Zobaczymy, czy mi to potem otworzysz. Zobaczymy, zobaczymy. Gdzie? Który? A! Nie zdążyłem! Nie zdążyłem! Jeszcze ta menta się tu znalazła! A
propos ciebie, nie? Gdzie jesteś, kolego? O Jezu! Przepraszam. Odlecz się. Niż to! Dziękuję. A ty, kolego! Przeładuję na spokojnie. Dziękuję. Bum. Gdzie jesteś? Gdzie jest ten wielki? Znowu uciekł? Zmarnowałem połowę amunicji na ciebie, ale znowu mi... Dobra, dobra, nieważne. Jak stoimy z życiem? 67, no to jeszcze spoko. Kurczę, dwie apteczki, dwa frostgrypy. Nie, to nie wygląda dobrze. To nie wygląda dobrze. O. Czekajcie. Aha, okej, okay, okej. Okay. Nie straszcie. Ja tu sobie zrobię zapis i jeszcze do pani doktor podejdziemy, zobaczymy, co ma do powiedzenia. Okej, okay, zapisz, tak. Pani doktor, potrzebuje apteczek i frostgrypu i amunicji. Przyda się do czegoś. There you are. Complete purification will take a few more minutes. You'd better keep that mask on until it's finished. You promised me an explanation. And you'll get one. You've earned it. Then let's start with those abominations you created. We didn't create a damn thing. We were the global elite of scientific research. Too bad about the Nobel Prize. Maybe next time? Ha! Do you understand what you've done? Do you think I don't know? This is why we're in the sanctuary now. We have to serve our sentence. While you serve your sentence, the risk of these things getting out is too damn high. You don't understand. That's not the point. So tell me! It's a long story. It all started in the 1950s, when U.S. Progress was running the Abyss Scan program. Before you were born, we were already building your future for the progress of humanity. Enough with the history lesson. What were you looking for? Life, of course. Organic life forms that had never been classified. A gold mine of genetic and biochemical research with unbridled potential. That was how we discovered RAM-77. A mysterious new alloy. Wait, you're talking about that strange metal. Strange, you say? I would say revolutionary. It never registered on our detectors. The government initiated Project Hoax, using it to construct military aircraft capable of going undetected by enemy forces. Aircraft that are invisible to radar. Well, if the Cold War had heated up, they would have come in handy, right? So everything in those hangars... That was just a facade, my dear girl. We still hadn't understood the true potential of RAM 77. The more we investigated, the more we realized that this alloy
would change our understanding of the nature of reality itself. The stakes were rising, and then you turned up. Hexacore. What? Don't be so surprised. We know the truth. Oh, don't tell me you don't know who you really work for. Hexacore stole everything from us. Hades watched our every move. But we at US Progress are the true pioneers of molecular transfer theory. Without us, those incompetents wouldn't have gotten anywhere. I didn't know anything about it. Nobody knew. Some knowledge is best kept hidden from the rest of the world. That's why they built an underground city. We had to disappear with our families and leave everything. To live only for research, living underground, deep within the earth, in the abyss. The world would achieve enlightenment through our sacrifice. We sacrificed so much. He still hasn't forgiven us. We did it for him. They forced us. They made us do it. Who? Who are you talking about? We didn't want to. I swear, it wasn't our fault. Please, calm down. I just want to understand. You? No! You have condemned us! What? I don't! Shut up! You pay for what you've done! I'm gonna give you a taste of your medicine, crazy bitch! Podejście ode mnie, bo nie ma na was czasu. Tak jest. Tam sobie siedźcie, ja tu mam zajęcie. No, zniszcz to! Akurat mi musiało zabraknąć, nie? I hope the control panel survived. Time to get out of here. Okej, pamiętacie, że to najważniejsze było zniszczenie tych czterech dzyndzli, które broniły dostępu tych potworów do środka. Bo gdybyśmy tego nie zniszczyli, oni by się spawnowali bez końca. Dobrze, pozbierajmy co się da. Nie wiem, czy tu nie było takich dwóch. O, tu jest taki zestaw jeszcze. Świetnie. Ale apteczki nie dali, nie? Mamy co? Jeden frozlip, dwie apteczki. Okej. Cienko, przyznam. Ale dobrze, zobaczmy jeszcze co tam się dzieje. I jak dojdziemy do punktu zapisu, zakończymy ten odcinek. I co mamy windę? Nie masz jakaś apteczka? Nie masz apteczki przy sobie? Nie masz, nie? Bo po co? To za znak. Okej, dobrze. No to zobaczmy co się u góry dzieje. No, nieźle tu się podziało. Tak to wygląda, gdy się robi nieprzyjemne eksperymenty, nie? Dobra, zobaczmy, który skaner nas interesuje. O ciebie chodzi? Aha, o to chodzi, okej. Okay.
Zwłoki lekarza. Przeczytajmy. Dostęp OK. Na początku byliśmy zagubieni, uwięzieni w tym zapomnianym labiryncie. Potem on wkroczył do naszych umysłów i pokazał nam nową drogę. Drogę odkupienia. Drogę ku jego odrodzeniu. Szybko jednak okazało się, że to nie wystarczy, a sama nasza wiedza nie byłaby w stanie go na nowo obudzić. Wtedy zaczął się cud. Tego wspaniałego dnia ona również została tu wezwana i od tego momentu wszystko się zmieniło. I teraz w końcu nasz cel jest w zasięgu wzroku. Z pomocą odkupionego Hadesu buduje ona kołyskę dla jego odrodzenia. Ten czas jest bliski. Nic i nikt nie może stanąć na drodze przeznaczeniu. Okej. Nie chcę wiedzieć chyba, ale nie mam wyjścia, co? Train station I saw before. Could be my way to the castle. It has to be. Tak, sami sobie otwarliśmy drzwi, których ona nie chciała nam wcześniej otworzyć. Mam tylko nadzieję, że ta trasa przejdzie bez większych kłopotów. Bo chyba tutaj, co? Tak mi się wydaje. Okej, ale tutaj mamy... Przypomniałem się, tutaj mamy system zapisu i tu sobie zapiszemy. Dalszą drogę pójdziemy już w kolejnym odcinku, także dziękuję serdecznie za dotrwanie do końca. Jeśli się spodobało, skorzystaj 4 razy za. Zasubskrybuj, zalajkuj, zapisz komentarz. Widzimy się jutro. Trzymajcie się zdrowo. Hej!